Najbardziej uzależniające i nadużywane zagranie w tenisie amatorskim, czyli skrót, często okazuje się mieczem obosiecznym. Jeżeli nie zagrasz go w dobrym momencie i w odpowiedni sposób, to może wyjść z niego tak zwana wystawka. Warto więc wiedzieć, w jakich sytuacjach z niego korzystać, aby przynosił korzyści dla nas, a nie naszego przeciwnika. Pierwsza rzecz wpływająca na skuteczność skróta ma związek z miejscem na korcie, z którego go zagrywasz. Pamiętaj, że skrót jest zagraniem ofensywnym, a nie defensywnym, więc powinien być zagrywany, gdy znajdujesz się w korcie. Wtedy czas lotu piłki na drugą stronę jest krótszy i jest mniejsza szansa, że przeciwnik zdąży do niego dobiec. Im dalej za linią końcową znajdujesz się w momencie uderzenia, tym piłka dłużej będzie leciała na drugą stronę kortu. Da to przeciwnikowi więcej czasu na reakcję i dobiegnięcie do piłki. Drugi aspekt ma związek z położeniem przeciwnika. Umówmy się, jeżeli znajduje się on przy siatce, to zagranie skróta absolutnie traci sens. Natomiast im dalej za linią końcową się znajduje, tym większy dystans musi przebyć, aby do tego skróta dobiec. Stwórz sobie więc odpowiednie warunki do jego zagrania. Możesz to zrobić, korzystając na przykład z głębokich, topspinowych zagrań, które zepchną przeciwnika za kort. Dzięki temu, aby wygrać punkt, twój skrót nie będzie musiał być idealny i tym samym zmniejszysz ryzyko popełnienia błędu. Jeżeli chcesz, aby twój skrót sprawiał więcej problemów przeciwnikowi, to warto jest również wybrać odpowiednią piłkę do jego zagrania. Zdecydowanie łatwiej zagrać jest skróta z piłki, która leci do nas z większą mocą i rotacją, niż z tak zwanej piłki martwej. Może jest to mało intuicyjne, ale odegranie skróta z uderzenia topspinowego jest dużo łatwiejsze niż ze slice. W tym drugim przypadku ciężej jest oszacować właściwą moc, którą powinniśmy zagrać skróta, co często kończy się zagraniem w siatkę lub łatwą do skończenia piłką dla przeciwnika. Skrót zagrany w odpowiednim momencie może być bardzo skutecznym zagraniem. Pamiętaj, aby zagrywać go, gdy masz przewagę sytuacyjną, a twój przeciwnik jest zepchnięty za kort. I na koniec jeszcze jedno. Nie nadużywaj tego zagrania. Skrót ma zaskakiwać przeciwnika, a im więcej razy będziesz go grać, tym ten efekt będzie mniejszy. Zdecydowanie odradzam też grania skrótów w ważnych momentach meczu. To zagranie wymaga ogromnego czucia, a stresujące sytuacje w meczu temu nie sprzyjają. A jeżeli chcesz osiągać lepsze rezultaty w rozgrywanych meczach, to kliknij link w opisie. Przygotowałem darmowy kurs taktyki tenisowej, którego dowiesz się, jakie taktyki stosują najlepsi zawodnicy na świecie. Wiedzę z kursu będziesz mógł wykorzystać już w najbliższym rozgrywanym meczu. Dzięki za obejrzenie filmiku, a jeżeli masz jakieś pytania, to daj znać w komentarzu lub napisz na maciek@tenniscamps.pl. Siemano!